Rocznik 2007, a więc 12 lat na chwilę obecną. Prezentacja modelu, takie podstawowe dane techniczne. A więc pojemność 64,1 cm sześciennego. Średnica cylindra 49 mm bodajże, z tego co pamiętam. Moc 4,6 konia mechanicznego, a więc tak można powiedzieć, że średni bądź już większy sprzęt. Taka większa pilarka łańcuchowa. 13 bodajże tysięcy obrotów maksymalnie wraz z zamontowanym zespołem tnącym, czyli z prowadnicą i łańcuchem. I co jeszcze? Masa własna, bo to jest bardzo istotne. Jednak po kilku godzinach, powiedzmy, pracy można się zmęczyć. Po kilkunastu minutach już myślę. Więc masa ma znaczenie. 5,9 kg. Czyli tak jak wcześniej wspomniałem, to już jest dużo. I to jest taka średnia, bądź już duża pilarka spalinowa. Zespół tnący wraz z łańcuchem, czyli prowadnica i łańcuch. Przypora zębata. Takie kolce tutaj, tak się to fachowo nazywa. Tłumik, korek wlewu oleju do smarowania łańcucha. Zespół rozruchowy tutaj, czyli linka, po prostu za którą pociągamy i w ten sposób odpalamy pilarkę. Korek wlewu mieszanki paliwowo-olejowej. Ponieważ jest to silnik dwusuwowy, musimy zrobić mieszankę, czyli zmieszać benzynę z olejem i stworzyć takie paliwo. Rękojeść, czyli uchwyt główny, uchwyt roboczy, za niego będziemy trzymać podczas pracy. Przed nim mamy osłonę dłoni, a właściwie to jest hamulec łańcucha, ale pełni to również rolę osłony dłoni. I tutaj mamy dźwignię do przodu, zablokowany łańcuch, nie ruszymy łańcuchem. Do siebie pociągamy i już jest zwolniony. Obrócę może z tej strony teraz. Będzie lepiej widać. Dźwignia multifunkcyjna, czyli poziomy pracy. Na zero wiadomo, silnik wyłączony, maszyna nie pracuje. Na jedynce to jest właśnie ustawienie podczas pracy. Na jedynce będziemy pracować. I ustawienia do rozruchu pilarki na zimnym silniku, czyli tak zwane ssanie. Rękojeść wraz z dźwignią przepustnicy, czyli potocznie zwany gaz. Tu mamy taki jakby kluczyk, którym otwieramy pokrywę gaźnika. Przekręcamy w ten sposób, w prosty sposób. Ściągamy i tu mamy tak. Filtr wstępny i filtr zasadniczy. Myjemy je po prostu w wodzie i w jakimś tam detergencie. I ważne jest, żeby przypilnować wymiany obrócenia w odpowiednią stronę tego filtra wstępnego na okres zimowy. Gdy będziemy pracować w zimie, trzeba po prostu tutaj obrócić. Dalej mamy tutaj, to może z tej strony, przewód rozruchowy wraz z tym czopem, czyli fajka tak zwana. Przewód napięcia, przepraszam, przewód napięcia. I co tam? Pod nim oczywiście świeca i głowica. Dźwignia, właściwie przycisk dekompresyjny. Gdy odpalamy na zimnym, wciskamy i przy pierwszym zapłonie w cylindrze odskoczy z powrotem ten zawór. Tutaj dwa otwory służą do regulacji gaźnika, czyli regulacji składu mieszanki paliwowo-powietrznej. Dalej mamy pokrywę koła napędowego łańcucha wraz z dwoma śrubami. Tymi śrubami dokręcamy prowadnicę, w momencie gdy wymieniamy prowadnicę i łańcuch, tymi śrubami regulujemy, te śruby odkręcamy i dokręcamy i dociskamy. Pod tą pokrywą odkręcę, pokażę co się znajduje.
koło napędowe, łańcucha, czyli można powiedzieć takie serce. Tutaj mamy te dwie śruby, na których było, założona była prowadnica. Pomiędzy nimi jest śrubka regulacji naciągu łańcucha. Tutaj jest taki trzpień, który musi się znaleźć w tym otworze, bądź w tym, w zależności w którą stronę jest tam obrócona prowadnica. I będzie służył po prostu do przesuwania tej prowadnicy wraz z łańcuchem. Właściwie łańcuch zostanie, ale przesuwania prowadnicy i prowadnica będzie naciągać nam po prostu łańcuch. W ten sposób to działa. Tutaj taki jeszcze jest roweczek, który dostarcza nam olej do smarowania łańcucha. Ważne jest, żeby po prostu tutaj nic nie było i nie blokowało smarowania łańcucha. Co do więcej, to chyba tyle. Powiedziałem wszystko, co było do powiedzenia. Dzięki, do następnego. Hej.